Na wózku widłowym jeszcze nie pracowałem. A, tak można? Kurde, na wózku to by się ten joystick przydał. O, dzięki, Stasiu. Powiem wam, że tu jest konkret na tym widłowym. To nic nie widać. Nie no, co jest? Co jest to? Utkwiło gdzieś. Dziwna sprawa. A gdzie? Jakbym mandatów nałapał, to by mi biznes zamknęli. Kola, gdzie macie kultywator? Bo tu najpierw kultywatorem muszę podjechać, a ja siewnikiem to powiem. Ten siewnik od razu ma w kultywację. Więc dwa w jednym to jest. Jak włączasz sianie, to automatycznie jest już te kultywowanie włączone. Dobra. I mówiłeś, że 15-16 jest połączone w jedno. Tak, to całe trzeba przejechać. I soję ustaw sobie tam. W sumie to jest jeden pit, co byś tam ustawił, ale... Chyba soję zrobimy. Czekajcie, bo mi te pedały odjeżdżają, kurde. Ja muszę tu sprawdzić, czy wsteczny bieg jest taki słaby w tym wózku. Nie, no działa teraz. Aha, bo tam była skrzynka, dobra. Mówicie jeden na drugi, żeby postawić? To spróbujemy.
co mu ta kierownica tak świruje? Mało co kręci, a robi mega ruchy. No bo tu jest kierownica w wózku widłowym inaczej się zachowuje niż w zwykłym pojeździe. Przecież stary... A, zresztą co ci będę gadał. Musiałbyś widzieć po prostu, jak działa ten pojazd. Czekajcie. Uwaga, teraz. PHP przede wszystkim. No. Teraz patrzcie, co zrobimy. Co jest? No, tego się nie spodziewałem. Nie da się obciążników dać do tego, do wózka widłowego. No, było blisko, kochani moi. Myślę, że naprawdę... Ale wiecie co, może to przepchamy? O, jedziemy. Co? Bonkol. A powiedz mi pole numer no, co, 17 co? Jest nasze czy nie? Które pole? 17. Już ci mówię, nie nasze. Będziemy je kupować, ale jeszcze nie. To mogę normalnie po nim jeść. Dobra. Chyba nie z... ja pierdzielę, dobra. Powiem tak.
Wózek widłowy, fajna sprawa. Widzicie, jaki to ma skręt kół? Mocarny. Tak śmiesznie w kółko możesz jeździć, nie? Trzeba będzie chyba pojedynczo to ładować, no niestety. Dobra, Torusako, weź po prostu, zacznij ładować pojedynczo na tą przyczepę. Ja tylko muszę awknąć 2 minuty. Wytyfy sen, co? To nie rozumiem, czekam. To jaki sen? Komu sen? Do konia odstawisz? No dobrze.